Każdy, niezależnie od klasy, dostaje tyle samo czerwonych punktów miesięcznie. Obojętnie, czy pracuje, czy nie. Nikt nie zostaje bez środków do życia. Czy ktoś może kojarzy, skąd pochodzi ten cytat? Z kapitału? Z kapitału nie. To jest z powieści fantastyczno-naukowej Janusza Zajdla, polskiego pisarza, pod tytułem Limes Inferior. I okazuje się tu, że autor zbliżył się do idei bezwarunkowego dochodu podstawowego, która w ostatnim czasie szturmuje media i opinię publiczną. I więc pomyślałem, że możemy się zastanowić, co jest takiego ciekawego w tej koncepcji, w tej idei, że jest taka popularna. Czy ktoś z Państwa słyszał o jakichś charakterystycznych cechach tej koncepcji, które mają odróżniać ją od tradycyjnych świadczeń pomocowych, socjalnych? Co jest tak? No, między innymi to, że otrzymywałoby takie świadczenie każdy i podobno biurokracja byłaby proporcjonalnie, znaczy no, w pewnym sensie niższa niż przy takich świadczeniach, których trzeba badać, czy ktoś normalnie zasługuje. No słusznie, tak? Czyli mamy powszechność, tak? Czyli takie świadczenia mieliby dostawać wszyscy, niezależnie od dochodu. Tak? Tutaj w tradycyjnych świadczeniach pieniężnych mamy to kryterium dochodowe, natomiast tu nieważne, czy dana osoba jest bogata, czy biedna, czy zarabia miliony, czy tysiące, czy setki złotych, każdy miałby być uprawniony do takiego świadczenia. Tak? Tu oczywiście nie do końca jest jasne, co to znaczy powszechne. Czy to mają być obywatele tylko, czy wszyscy rezydenci mieszkający na danym terytorium. Czy dzieci mają dostawać to uprawnienie, a jeśli tak, to w jakiej wysokości? Czy w pełnej wysokości, tak jak człowiek dorosły, czy może trochę mniejszy? Ale jest ta ważna cecha powszechności. No a ponieważ nie ma kryterium dochodowego, to nie trzeba sprawdzać tych dochodów, więc to ma uprościć nam administrację. Dobrze, czy jakieś inne cechy Państwo kojarzą tego bezwarunkowego dochodu podstawowego? Ma być równy dla każdego. Ma być równy, tak. W tej samej wysokości, czyli dla każdego tyle samo, tak? I to bez, tak? Jeszcze jakieś cechy? Słyszałem też taką opinię, że to będzie zabezpieczenie na przyszłość, kiedy robotyzacja i automatyzacja zastąpi pracowników. No tak, to jest jedno z uzasadnień, tak? Natomiast tu, jeśli chodzi o te cechy, no to ma być jeszcze bezwarunkowy, tak jak sama nazwa wskazuje, czyli niezależnie od tego, czy dana osoba szuka pracy, czy dąży do tego, by szukać pracy, tak? Czy jest niezdolna czasowo do pracy, niezależnie, tak? Od tego ma dostawać taki dochód, czyli nie ma żadnych kryteriów. Nie musi tutaj wykazywać się żadnym wkładem w społeczeństwo, czy żadnym takim przywiązaniem do rynku pracy, tak? Ma być bez żadnych warunków. No co też ma upraszczać administrację, tak? Bo nie trzeba sprawdzać, czy dana osoba chodzi na szkolenia do urzędu pracy itd., itd. No i też tutaj, jak sama nazwa wskazuje, to jest warunkowy dochód podstawowy, czyli powinien ten dochód być w pewnej podstawowej wysokości. Tak, czyli też nie w dowolnej wysokości. No tu też oczywiście nie wiadomo, no i są spory w doktrynie, co to ma znaczyć podstawowy, tak? Ile to ma być? No, mówi się, że ma być tyle, aby zapewnić godne życie. Więc to też nie wiadomo, co to znaczy za bardzo godne życie, w jakiej wysokości, no ale na pewno powinien być minimum na wysokości tego minimum biologicznego, czy nawet socjalnego. Tak? Więc tutaj w polskich warunkach na ogół media proponują i publicyści, czy naukowcy zajmujący się tym 1000 zł dla każdej dorosłej osoby i 500 zł na każde dziecko. Tak. No i tu oczywiście, tak jak Pan mówi, ma być równy, ma być też okresowy, tak? Czyli to nie jest tak jak w takiej dywidendzie kapitałowej, gdzie na przykład byśmy dawali komuś jednorazowo po osiągnięciu 18 roku życia, tylko co miesiąc dana suma wędruje na konto i no, oczywiście bezzwrotny. I też ważna kwestia, ma być indywidualny.
zabezpieczeniem to nie jest, ten dochód nie trafia do gospodarstwa domowego, tylko każdy otrzymuje indywidualnie. Co też jest o tyle istotne, że tutaj jednym z uzasadnień tej koncepcji jest zwiększenie niezależności socjoekonomicznej jednostek, tak? Czyli wyzwolenie od, taka wolność, jak to się mówi, od zniewolenia szefów, biurokratów i mężów. Tak? Czyli też tutaj niektórzy łączą to z nutami feministycznymi, że otrzymywanie na przykład takiego dochodu przez kobiety mogłoby wzmocnić ich pozycję w gospodarstwie domowym czy na rynku pracy. Więc też indywidualne. No i tutaj teraz warto się właśnie zastanowić, co sprawia, że za tym dochodem podstawowym opowiadają się zarówno lewicujący publicyści, jak i libertarianie, tacy jak Murray, czy Charles Murray, czy Max Wolinski, czy tacy przedsiębiorcy z Doliny Krzemowej jak Elon Musk, tak? Co sprawia, że całe spektrum od lewa do prawa coraz głośniej czy intensywniej domaga się bezwarunkowego dochodu podstawowego. Czy ktoś z Państwa spotkał się z jakimiś uzasadnieniami? Tak? No ja z dwoma. Z pierwszym takim podstawowym, że w sytuacji, kiedy narzędzia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji plus automatyki i robotyki zaawansowane spowodują to, że większość towarów de facto będzie produkowana z małym zużyciem siły roboczej, spowoduje to brak zapotrzebowania na pracowników. Ale cóż z tego, że będziemy mieli wiele tanich, dobrych produktów, kiedy nikt nie będzie miał pieniędzy, skoro nie będzie miał pracy, żeby je kupować. Więc, aby ludzie mieli środki na nabywanie tych dóbr, trzeba wpłacić bezwarunkowy dochód podstawowy. To jest pierwsze. A druga rzecz, taka bardziej racjonalnie wykorzystywanie środków publicznych. W tym sensie, że jeżeli dzisiaj pomoc społeczna polega na przykład na tworzeniu instytucji takich jak MOX, publiczne żłobki i tak dalej, to zamiast tworzyć te instytucje, które też generują koszty, zrezygnować z nich i dać ludziom pieniądze do ręki, żeby jakby sektor prywatny zajął się dostarczaniem tych dóbr i usług, które te instytucje zapewniają, co w domyśle poprawi efektywność dostarczania, gdzie tańsze i lepsze jakości. Tak? No słusznie, tak? I to jest właśnie ten główny punkt, który przyciąga libertarian do tej idei, tak? Że możemy zastąpić tym dochodem podstawowym obecne świadczenia pieniężne, tak? Co ma uprościć system, a być może byśmy mogli zlikwidować znienawidzony ZUS, więc to ma, to przyciąga libertarian, tak? Że być może nawet jakieś oszczędności tutaj będą fiskalne, tak? Natomiast ten pierwszy punkt, tak, to tutaj się wskazuje właśnie na zagrożenie robotyzacją czy automatyzacją, tak? Czyli ten dochód bezwarunkowy ma zwiększyć nam bezpieczeństwo takie ekonomiczne, tak? Czyli uratować system, tak? Uratować system, ma tak, jakby nasze bezpieczeństwo, tak, też się dużo mówi o jakichś publicyści mówią o śmieciowych umowach, mimo że są to umowy cywilnoprawne, tak, ale mówi się o prekariacie, więc ten dochód bezwarunkowy ma być odpowiedzią na takie poczucie niepewności pracowników. Tak. Czy coś jeszcze? Z jakimiś uzasadnieniami Państwo się spotkali? Tutaj właściwie co by Państwo mi powiedzieli, jest duża szansa, że Państwo trafią, bo ten bezwarunkowy podstawowy ma rozwiązywać niemalże wszystkie możliwe problemy, tak? Bezpieczeństwo ekonomiczne, oczywiście ubóstwo, tak? Ubóstwo ma być właściwie radykalnie zmniejszone dzięki temu, no bo każdemu dostajemy pieniądze wystarczającej wysokości, więc nikt nie będzie biedny. Likwidujemy nierówności, tak? Każdemu dajemy tyle samo pieniędzy, więc współczynnik dziennego spada jak szalony, tak? Zwiększamy bezpieczeństwo, tak? Być może nawet zwiększamy zagregowany popyt, no bo dajemy pieniądze osobom nisko zarabiającym, które mają wysoką skłonność do wydawania, do konsumpcji, więc tutaj wspieramy gospodarkę.
Tak, wspieramy kobiety, wspieramy tutaj, nawet kolejni niektórzy mówią, że to może wspierać gospodarkę, wspierać, przepraszam, środowisko, tak, bo być może jednak ludzie będą mniej pracować, będą mniej zużywać zasobów, może więc wtedy bardziej zwiększać swój czas wolny, tak, więc to ma tutaj różnego rodzaju skutki przynosić. No i tutaj ma też uwalniać od takiej stygmatyzacji, tak, że teraz, jeżeli beneficjenci pomocy społecznej muszą iść do urzędu, tam dopełnić jakiś wniosek, udowodnić, że są tymczasowo niezdolni do pracy, ale że jej szukają, tam się jakoś odbić kartę w urzędzie pracy, tak, to jest uwłaczające i tak dalej. Więc to ma też zlikwidować ten problem stygmatyzacji, tak. Więc tutaj część tych koncepcji jest bliska sercu libertarian. No część powinna być bliska sercu każdego z nas, no bo ktoś by nie chciał zlikwidować ubóstwa. Pojawia się pytanie tylko, czy nas stać na ten problem, tak? Tutaj w wspomnianej powieści na początku Limes Inferior władze dysponowały nieograniczonym źródłem energii, więc dało się sfinansować te czerwone żetony dla każdego obywatela. Natomiast no, tutaj w rzeczywistości nie dysponujemy czymś takim, więc pojawia się pytanie, jak sfinansować te wydatki, te świadczenia. Tak? Jak Państwu się wydaje, jaki mógłby to być koszt w przypadku polskiego społeczeństwa? Jakbyśmy w Polsce wprowadzili właśnie taki bezbankowy dochód podstawowy w tej wysokości 1000 zł dla każdego dorosłego obywatela i 500 zł na każde dziecko. Ale to zakładamy, że znika na te, ile jest tam, 500 000 urzędników, tak? Więc to jest jakaś przemysł, nie wiem, jakoś to administracja w sumie, ale na pewno byłby to jakiś tam dodatkowy. No to się zastanowimy, tak? Ale ile byśmy musieli wydawać, aby... W sumie, no bo jeżeli jest 40 milionów Polaków, no to 40 miliardów miesięcznie, czyli rocznie, no to chyba z samego cięcia administracji chyba nie starczy. Bo z 5,5 miliona rocznie, tak? Dobrze policzyłem, czy nie? No, z 500 milionów. Ale tak, to byli tylko urzędnicy, którzy wydają pieniądze, ale są też inni urzędnicy. No tak, oczywiście. Więc no, szacuje się, że to by było jakieś 420 miliardów. Tak? No tak, to trochę mniej tych Polaków jest. Tak, no, bo, około 38 milionów, tak, ale no, mamy około 7 milionów dzieci, tak, 8 milionów emerytów i reszta to są osoby w wieku produkcyjnym. Więc to by dało sumę 420 miliardów. Czy ktoś z Państwa kojarzy, ile dla porównania wynosi program 500+, który nam już trochę rozdał budżet? 20-30 miliardów. Tak, no tutaj chyba w ostatnim roku to było 23 miliardy, tak? Czyli to byłby bezwarunkowy dochód podstawowy, to byłoby 500+. A czy ktoś z Państwa kojarzy, ile wynosi PKB Polski? Z 1,5 miliona? 1500 miliardów złotych. Też za więcej? 1,8 nawet chyba 1,9, tak? O kurczę. 1,9 miliona. Kiedy my się o tym zmieniliśmy? Tak, więc tutaj jakby no, warto sobie zdawać sprawę ze skali finansowania, o której mówimy, tak? Czyli tutaj to byłoby około 20% PKB. Tak? Czyli to nie jest łatwo sfinansować taki problem. No ale spróbujmy, tak? No jest to świetna idea. Więc jakby Państwo sfinansowali ten problem? Jakie są możliwe propozycje? To mówię, to jest kilka miliardów pewnie by się znalazło właśnie z uszczuplenia administracji. No właśnie. Ile byśmy mogli zaoszczędzić na... Jakbyśmy zastąpili tym programem, byśmy zastąpili pomoc społeczną. Pomoc oficjalną, czyli wszystkie zasiłki tego typu świadczenia pomocowe. I póki co nie mówimy o emeryturach i rentach.
No nie wiem, jak mamy zgadywać, nie ma pan jakiegoś wykresu. No tak, nie przygotowałem się. Ekonomiści zawsze mają wykres, tak? Około 70 miliardów to jest pomoc społeczna w Polsce, tak? Czyli, tak, czyli jakbyśmy zastąpili i zamiast tego wprowadzili, jak gdyby te 70 miliardów dystrybuowali każdemu obywatelowi, tak? Tyle mamy pieniędzy możliwych do przekazania, no to jak sobie podzielimy to przez 38 milionów obywateli i przez 12 miesięcy, to się okazuje, że możemy każdemu dać 150 zł miesięcznie. Myślę, że obecni beneficjenci pomocy społecznej mogliby protestować, tak? I właściwie program by osiągnął rezultaty odwrotne od zamierzonych, bo ubóstwo mogłoby się nawet zwiększyć, tak? Czy na pewno sytuacja osób najgorzej usytuowanych mogłaby się pogorszyć, tak? Tak. To byłoby 150 zł dla każdego, tak? Czyli tu widzimy, że ten program albo musiałby być kwoty musiałyby być symboliczne, tak? Albo trzeba byłoby jednak zrezygnować z tej powszechności, albo z bezwarunkowości. Ale możemy szukać tutaj potencjalnych oszczędności i dalej, tak? Czy może ktoś z Państwa kojarzy, ile wynoszą wydatki mniej więcej na emerytury i renty w Polsce? 200 miliardów. Tak, no ponad 200 miliardów, około 230 miliardów, już trochę więcej, tak? Więc to nam daje znacznie większą tutaj przestrzeń. No ale to wciąż byłoby tutaj dla każdego obywatela 600 kilkadziesiąt złotych, tak, do przekazania. Podczas gdy to jest pomoc społeczna, to są emerytury i renty, tak? Podczas gdy przeciętna emerytura w Polsce to, jak Państwu się wydaje, to już chyba ostatnia taka głupia zagadka. 1500. Gdzieś 2100, tak? Więc podejrzewam, że emeryci, którzy odkładali składki przez kilkadziesiąt lat, aby dostać 2100, jakby im ktoś zaproponował, że teraz dostaną bezwarunkowy dochód podstawowy w wysokości 600, może 700 zł, mogliby nie być zbyt zadowoleni. Tak? Więc tutaj jasno widać, że ten libertariański postulat, że bezwarunkowy dochód podstawowy mógłby zastąpić obecne świadczenia, no jest raczej nierealny, tak? Czyli trzeba byłoby to jakoś jeszcze inaczej sfinansować niż tylko tutaj redukując wydatki, czy zastępując obecny system pomocy społecznej. To jakby Państwo, czy są jakieś propozycje, jakbyśmy mogli to sfinansować w tym programie? Niektórzy chętnie by wprowadzili podatek obrotowy dla zagranicznych. Mhm. I katastralnie. I katastralnie. Pomysł razem, w sensie te 80% dla najbogatszych. Ekstremalne to już jest jak program. Ale jeszcze się dodrukuje i tak. Nie ma jeszcze jakichś pozycji budżetowych, które można obciąć wprowadzając bezwarunkowy dochód? Jeszcze więcej oszczędności? Zamiast zwiększania jego obciążeń. Mhm. No, można próbować, tak? Tylko nie wiem, czy beneficjenci nie wiem tego. Nie, bo to ja mówię tak. O założeniu, że to trwa na metę, tak jak emerytury. Tak. Że ten system na początku byłby droższy, ale z czasem by to właśnie spięcie to z tymi liczbami, które pan podał, tak? Bo nie można z cywilizowanym krajem, mówmy się teraz, nagle obciąć ludziom emerytury, które mają większą, bo każdy międzynarodowy wybuchałby to zaraz zostaną w kursie. Mogłyby być problemy. Mhm. Ale mamy tutaj też zrobiłem obliczenia, jakbyśmy nawet tutaj wydatki na służbę zdrowia czy edukacji dorzucili, to i tak nie przebijemy wysokości 2000 złotych, którą otrzymują emeryci obecnie. No tutaj mamy trzy możliwości, tak? No możemy albo zwiększyć zadłużenie, tak, czyli no przynajmniej takie możliwości finansowania tutaj można się spotkać w literaturze, tak.
Czyli, że zwiększamy zadłużenie, emitujemy kolejny dług. Tak, no albo zwiększamy podatki, albo drukujemy pieniądze, tak, zgodnie z koncepcją tutaj mówi się o luzowaniu ilościowym dla obywateli, czy o pieniądzach z helikoptera, że bank centralny mógłby tutaj te pieniądze przekazywać obywatelom. No ale tutaj też przyjrzyjmy się bliżej tym koncepcjom, tak? Czy ktoś... A, już obiecałem, że będzie ostatnie pytanie, ale czy ktoś z Państwa kojarzy, ile już wynosi dług publiczny w Polsce? Oficjalnie? Tak. To jest milion chyba już tylko. Ale w sumie, no tak, w stosunku do PKB. A, w stosunku do PKB. Z 50%. No 50%, tak. No, nie wiem, będzie tam z 53. 50,6% ostatnio jak sprawdzałem, tak? Czyli jeżeli... Tylko liczba na takie stóp. Czyli jak sobie dodamy tutaj te 20% PKB, no trochę mniej, bo odejmiemy 70 miliardów, no to będzie znacznie powyżej 60% PKB, już przekroczymy wszystkie progi ilościowe, no i też rodzi się pytanie, czy kraj taki jak Polska powinien mieć tak wysokie zadłużenie, tak? O ile być może kraje wysoko rozwinięte są bardziej wiarygodne i mogą sobie pozwolić być może na większe zadłużenie, to wydaje się, że w przypadku Polski to mogło być katastrofalne. Tak więc wydaje się, że tutaj dalsze zadłużanie raczej nie jest możliwą tutaj prawdopodobną opcją. Tak? Oczywiście jakbyśmy dodrukowali te pieniądze, to tutaj nie trzeba Państwu mówić, że mogłoby to spowodować inflację, wzrost cen. Tak, tutaj podaż pieniądza to jest w Polsce ten najszerszy agregat, to jest gdzieś 1,4 biliona obecnie, tak, więc tutaj jakbyśmy zwiększali, jakbyśmy wyedukowali 420 miliardów, czy nawet 350, tak, no to byśmy znacznie zwiększyli tę podaż pieniądza i co roku byśmy musieli tutaj dodrukowywać tę sumę. Więc to by mogło spowodować znaczną inflację, tak? Albo ograniczyć bankom możliwość kreacji pieniądza. Mhm. A jakby to miałoby sfinansować tutaj ten bezbankowy dochód podstawowy? W czerwcu w Szwajcarii było referendum na temat pozbawienia banków. Nie przeszło. Ale to jest bez tej kwestii. Tematu dochodu bezwarunkowego się nie rozwiąże. Okay. Ale nie, bo ja nie łapię, to znaczy w jaki sposób tutaj ta kreacja pieniądza przeszkadza w wprowadzeniu. Banki kreują pieniądze tak jak tak jest. Pan powiedział, z helikoptera zwrócają, tak? Z powietrza. Nie wchodzi na to, co stoi na przykładzie. Zwiększenie ilości pieniądza w gospodarce powoduje, że się ustala nowa równowaga na rynku, zazwyczaj przy większej inflacji, przy wyższym poziomie cen. Znaczy, chodzi o to, żeby banki nie tworzyły pieniędzy, żeby państwo mogło sobie dodrukować i w ten sposób właśnie. Nawet nie tyle państwo, ale sami obywatele. To jest tworzenie pieniędzy, to jest wiesz, zysk, czysty zysk. No tak, dla twórców. Pytanie, dlaczego tylko banki mogą to zrobić, tak? Mhm. Jak my chcemy kupić mieszkanie, idziemy po kredyt hipoteczny, sami nie możemy swoich pieniędzy na zakup mieszkania. No, nawet jakbyśmy mogli, pytanie, czy ktoś by nam je zaakceptował. Tak, no jest pomysł, bank centralny właśnie tutaj jakby tworzył pieniądz i bezpośrednio tutaj przekazywał obywatelom, tak? I to byłby taki bezwarunkowy dochód podstawowy, no ale właśnie podaż pieniądza by się o 60% gdzieś zwiększyła, tak? Więc myślę, że wzrost tego rzędu mógłby być bardzo poważny i mógłby tutaj wpłynąć na poziom i strukturę cen. Tak więc jest pomysł, tutaj najczęściej zwolennicy bezwarunkowego dochodu podstawowego proponują zwiększenie opodatkowania. Tak, że powinniśmy zwiększyć podatki, no zwłaszcza dla osób
najbogatszych, tak? Czy temu zwiększeniu podatków miałoby też towarzyszyć zwiększenie progresji podatkowej, tak? Więc tutaj już naprawdę chyba ostatnie pytanie, tak? Tutaj, jak Państwu się wydaje, do ilu by musiały się zwiększyć stawki PIT i CIT, aby sfinansować ten program? Tak? Czyli z obecnych 19%, powiedzmy, tak? A więc tutaj według Fundacji Obywatelskiego Rozwoju byśmy musieli zwiększyć opodatkowanie z 19 do 50%. Co by nas plasowało wśród krajów, czy właściwie jako kraj o najwyższym opodatkowaniu? Ale to przy uwzględnieniu, że produktywność zostanie na takim samym poziomie, tak? Tak. To znaczy to jest przy założeniu, że... To jest optymistyczne. Przy założeniu... Bo trzeba nie istnieje. Tak, że to nie będzie miało wpływu jakby na obniżenie aktywności gospodarczej, tak? Czyli taki bardzo prosty model. Tak, no i wtedy też obecnie wpływy podatkowe w stosunku do PKB to jest gdzieś tam 31%. To ponownie trzeba byłoby zwiększyć do 51%, tak? O te 20% PKB. Co też by sprawiło, że Polska byłaby krajem o najwyższym opodatkowaniu, tak? Większym nawet niż w Danii, niż w innych krajach. Tutaj wydaje się, że tutaj tak duży wzrost opodatkowania pociągnąłby za sobą jednak negatywne konsekwencje, tak? dla gospodarki, dla aktywności gospodarczej i także dla, mogę wpłynąć na rynek pracy, tak? Obecnie no, klin podatkowy jest prawie, się zbliża do 40%. Tutaj przy zwiększeniu opodatkowania, tak, bo to nie tylko, że dla osób najbogatszych byśmy zwiększyli opodatkowanie, tak, więc to on by się już zbliżał do 60%, tak. Więc to i to zmniejszenie aktywności gospodarczej w długim okresie niekoniecznie by pomogło w walce z ubóstwem i niekoniecznie mogłoby pomóc osobom najbardziej potrzebującym. Tak? Więc to jest tutaj ten taki podstawowy zarzut, czy podstawowy argument przeciwko bezwarunkowemu dochodowemu, że on się po prostu nie... No jest to bardzo kosztowny program, tak? Oczywiście on upraszcza program w porównaniu do tych selektywnych programów pomocy społecznej, ale przynajmniej te selektywne pomocy mają tę, powiedzmy, zaletę, że one przynajmniej starają się te świadczenia trafiać do osób najbardziej potrzebujących, a tutaj te świadczenia by trafiały także do wszystkich, niezależnie czy ktoś potrzebuje, czy nie. Tak więc oczywiście dla jednych byłoby to i tak za mało, bo byłyby w specyficznym położeniu na przykład osoby niepełnosprawne, tak? Więc pewnie i tak by potrzebowały jakichś dodatkowych świadczeń, więc to i tak ta prostota systemu by bardzo szybko zniknęła, zwłaszcza przy najbliższych wyborach, gdzie politycy pewnie chcieliby zmieniać ten system, tak? A dla innych to i tak byłaby suma niewielka i właściwie niepotrzebna, tak? Więc tutaj ta powszechność tego, bezwarunkowość, no znacznie nam podbija koszty, tak? Znacznie nam podbija koszty i aby sfinansować ten program, albo trzeba byłoby znacznie zwiększyć zadłużenie, albo sięgnąć do druku pieniędzy, no albo znacznie podwyższyć podatki w takiej skali, gdzie mogłoby to poważnie wpłynąć na aktywność gospodarczą, tak? Zwłaszcza w przypadku kraju takiego jak Polska, no, która wciąż próbuje dogonić bogatych Zachód, tak? Ale to nie jest jedyny argument przeciwko bezwarunkowemu dochodowi podstawowemu. No tutaj już wspomniałem wpływ podatkowania na podaż pracy, tak? No jeżeli zwiększy się klin podatkowy, czy zwiększy się opodatkowanie, to negatywnie wpłynąć tutaj na rynek pracy, ale też może być taki bezpośredni efekt wynikający z tego, że po prostu dajemy ludziom pieniądze za nic,
I jak się Państwu wydaje właśnie, jakby to mogło wpłynąć na zatrudnienie? No po wprowadzeniu 500 plus wiele osób wiele kobiet się zwalniało z pracy. Ja słyszałem kiedyś taki argument, że to wpłynie lepszą drogę niż demotywująco, bo osoby, które są pozbawione jakiejś tam nagrącej presji, żeby teraz znaleźć pracę jakiś dochód, będą miały jakby większą elastyczność wyboru za pokój i będą mogły sobie znaleźć pracę, która w pełni spełnia ich potencjał. Oczywiście to jest... No to jest dość optymistyczne, ale jednak pojawiają się często takie. No tak, ale to już chyba sugeruje, że podaż pracy mogłaby się zmniejszyć, tak? Skoro ludzie, mając środki, tak? Mając dochód pochodzący poza rynku pracy, tak? Mogliby dłużej szukać, tak? Czyli ale z drugiej strony, tak mówi argument, że w długim okresie mogliby znaleźć bardziej spełniającą ich, wykorzystującą ich potencjał pracę, więc w długim okresie jakby ich produktywność by się zwiększyła. Może w długim czasie mogłoby mieć jakieś pozytywne aspekty. To na pewno... Na pewno jest pewien pozytywny aspekt taki, że nie ma tego kryterium dochodowego i tutaj obecne tradycyjne systemy świadczeń pieniężnych, one często są dosyć fatalnie skonstruowane, w tym sensie, że znacznie zwiększają marginalną stopę opodatkowania, bo jeżeli dana osoba powiedzmy dostaje zasiłek 1000 zł i tam rozważa pewną ofertę pracy, tak, ale jest kryterium dochodowe, powiedzmy, nie wiem, 2000, tak, no i rozważa pracę za tutaj, tak, za 2000, no ale wtedy trzeba się zasiłek, tak, więc zyskuje 2000 z pracy, powiedzmy, tak, ale traci zasiłek 1000, więc no, jest do przodu tylko o 1000 zł, tak. Mimo że płaca wynosi 2000, tak? Czyli właściwie opodatkowanie jest 50%, tak? Więc jak gdyby tutaj by nie było tego mechanizmu, no bo tutaj by nie było kryterium dochodowego, więc nawet jakby osoba zaakceptowała ofertę pracy, cały czas by otrzymywała ten bezbankowy dochód podstawowy, tak? Więc to jest pewien plus, ale to jest pytanie, czy trzeba z tego powodu wprowadzać bezbankowy dochód podstawowy, czy może lepiej jakoś zreformować obecne tradycyjne systemy pomocy społecznej, a może je zlikwidować. Natomiast, no, natomiast jest na pewno negatywny wpływ na rynek pracy, czy na aktywność zawodową, polegający na tym, że tutaj zwiększa się nasza płaca próbowa, tak? Czy nasze, jak to ekonomiści mówią, linia ograniczenia budżetowego, tak, nam się przesuwa. Czyli tutaj w momencie bez tego dochodu podstawowego, tak, gdy osoba nie ma żadnego dochodu poza rynkiem pracy, tak, więc jeżeli dana osoba nie pracuje, no to jej dochód jest zero, tak. No tutaj otrzymując taki dochód podstawowy, nawet jeżeli nie pracuje, tak, no to by otrzymywała 1000 zł. Tak, czyli to tutaj nam przesunęło tę linię ograniczenia budżetowego. No i zakładając tak, że czas wolny jest dobrem normalnym, prawdopodobnie można się spodziewać, że ludzie by ograniczyli czas pracy, tak? I rzeczywiście dostępne badania czy eksperymenty potwierdzają taki wpływ, tak? Takich konkretnych eksperymentów związanych z bezwarunkowym dochodem podstawowym nie było, były. Znaczy, trwa teraz pilotażowy taki program finansowy, aczkolwiek on też nie jest do końca, myślę, że nie da do końca wiarygodnych rezultatów. Ja słyszę, że on jest zakończony i że skończył się porażką według urzędników. Nie, ma, to znaczy nie będzie przedłużany, ale tak jak niektórzy się spodziewali, ale cały czas on trwa i się zakończy w przyszłym roku. Czy wyniki będą w przyszłym roku? Tego eksperymentu. Tak, on też trwał tylko 2 lata. Tak? Gdzie to jest? W Finlandii. Finlandii, tak. I w ciągu 2 lat ten efekt na rynek pracy nie musi być taki silny, tak? Ale też jest inny aspekt, że te wszystkie eksperymenty, tak, one są
wręcza się ludziom te świadczenia, no ale nie podnosi się opodatkowania, tak? Więc też tutaj nie można zbadać tego wpływu, tak? No i też Finlandią nie jest powszechny, tylko te świadczenia są dawane osobom bezrobotnym, tak? a nie wszystkim. Więc to nie jest, jest bardzo trudno skonstruować taki odpowiedni eksperyment, który by nam dał jakiekolwiek wiarygodne wyniki, tak? A mnie jeszcze ciekawie, co by było, gdyby zlikwidować podatki dochodowe i w zamian podwyższyć jakiś prostszy podatek, jakiś VAT na przykład, że przez to by się zwróciło w konsumpcji, jakiś taki sposób, żeby jeszcze właśnie bardziej... Administracji trochę uszczuplić, tak, i z drugiej strony też ludzie nie muszą rozliczać się dochodowego, mieliby więcej czasu na pracę. Podatki dochodowe to podobno są takie kosztowne, że trzeba je kontrolować ludzi i tak dalej. Właśnie. Gdyby je zlikwidować, to może by kolejne oszczędności by się znalazło wzrost gospodarczy by można było budować No zależy, jaki byłby gospodarczy ten skutek likwidacji podatku dochodowego, tak? Gdyby to na przykład miało nagle rozwinąć polską gospodarkę i sprawić, że polska gospodarka wygoni zachód, to może jest to jakieś rozwiązanie, takie dzięki temu VAT-owi później to sfinansować. Tylko wtedy dla przeciętnego Polaka ten 1000 zł miałby znacznie mniejsze znaczenie niż obecnie. Znaczy na pewno pomysł zmniejszenia czy też likwidacji podatków jest bardzo do rozważenia, tak, zwłaszcza wśród libertarian. Aczkolwiek pojawia się kwestia, tak, warto też równocześnie zmniejszyć jednak wydatki rządowe, tak, aby tutaj nie spowodować jakiegoś kryzysu zadłużenia. W każdym razie i były badania dotyczące negatywnego podatku dochodowego, dosyć zbliżonej koncepcji i one pokazały, że jednak tutaj ludzie zmniejszyli swój czas pracy, tak? Podaż pracy spadła. O ile mężczyźni zmniejszyli podaż pracy o 9%, o tyle już drugi żywiciel rodziny, czy tutaj w tamtych czasach kobiety zmniejszyły swój podaż pracy o 20%, tak? A jeśli to były samotne kobiety, samotnie mieszkające, to nawet o 25%, tak? Więc tutaj wydaje się, że taki negatywny wpływ na podaż pracy by zaistniał, tak? No to też widzimy poniekąd w programie 500+, aczkolwiek on jest skonstruowany, tak, tam jest ten próg dochodowy, gdzie tam 100 tysięcy kobiet odeszło z rynku pracy, tak? Więc tutaj te badania, z którymi ja się spotkałem, one pokazują, że o ile trudno dokładnie przewidzieć skalę tego, to kierunek jest jasny. Znaczy, że zwłaszcza wśród kobiet, czy wśród osób tak marginalnie przywiązanych do rynku pracy, tak? Na przykład wśród młodych osób pracujących na pół etatu, czy studentów, tak? Tam ten negatywny efekt na podaż pracy był największy. Tak? Więc tutaj tak ekonomiczna analiza podpowiada, że no jest to program trudny do sfinansowania i aby go sfinansować trzeba byłoby albo znacznie zwiększyć dług, czyli albo podatki teraz, albo podatki w przyszłości, aby spłacić dług, tak. A jakby z delegacji na kościół, żeby zwiększyć podaż pracy? Gdzie to się rzec? Wnioskuję, że pan był ostatnio na filmie Pleb, tak? To znaczy, wydaje mi się, że tutaj nie uzbieralibyśmy tylu środków, tak? Państwo mogłoby sfinansować główne siedziby swoich urzędów w centrach miast, w bardzo dobrych lokalizacjach na jakieś biznesowe. No tak. To też by mogło nam wygenerować pewne środki, tak? Nie wiem, czy o to chodzi zwolennikom bezbankowego dochodu podstawowego, aby zlikwidować państwo, bo kto wtedy wypłaca te środki, tak? Ale jest to dobry kierunek, tak? Więc tutaj ta ekonomiczna analiza tutaj według mnie jasno wskazuje, że jest to negatywny program, ale też są pewne może warto też pójść dalej i zastanowić się nad społecznymi skutkami, tak?
Lubenia, aby nie było, że jesteśmy tylko takimi ekonomicznymi cebolgami. Jakie według Państwa mogłyby być społeczne skutki wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego? No na pewno prawie 1000 zł, tak? Pan mówił miesięcznie o obywatela. No taki jest pomysł tutaj w polskiej debacie publicznej. No to jest de facto zlikwidowanie skrajnego ubóstwa. No, ale z drugiej strony mogłoby się pojawić poczucie niesprawiedliwości u pewnych grup, bo subiektywnie dla jednego te 1000 zł będzie dużo znaczyć, a dla drugiego mało, tak? I ten, dla którego to znaczy mało, no to będzie czuł niesprawiedliwość, ale to jest tak nie fair. I też będą decyzje, że 1000 zł wydadzą w Stanach Zjednoczonych albo na jakimś takim wydarzeniu. No, ale to jakieś tam marginalne. No tutaj też odpowiedź na to pytanie, no na pewno się zmniejszy aktywność zawodowa, tak? Ta ekonomiczna analiza nam odpowiada. I tutaj teraz w zależności od tego, jak postrzegamy pracę, no takie będą skutki społeczne, tak? Tutaj dla zwolenników wprowadzenia tego bezwarunkowego dochodu podstawowego, mimo że czasem się zastrzegają, że nie, że to wcale nie wpłynie negatywnie na podaż pracy, ale jednak często się można spotkać w ich pracach, że to jest właśnie to, o co im chodzi, tak? Że nie chodzi to tylko o likwidację ubóstwa, tylko także o likwidację takiego przymusu pracy, tak? Czyli o zerwanie linku między dochodem a pracą, tak? Czyli tutaj wyzwolenia ludzi z przymusu pracy, tak? No i tutaj, jeżeli mamy taką perspektywę, tak? Na pracę, że jest to wyłącznie coś, co nam musi wygenerować dochód. Być może by to było coś pozytywnego, bo mamy dochód, a nie musimy pracować, czyli fajnie, tak? Natomiast jeżeli patrzymy na pracę także jako pewien element socjalizacyjny, jako coś, nie wiem, jak jest w katolickiej nauce społecznej, coś, co daje godność ludziom, czy coś, co jest ma cywilizacyjne więc znaczenie, tak? No to wtedy ta zmniejszona aktywność zawodowa czy próba likwidacji tego przymusu pracy, no, jawiłaby nam się jako coś wybitnie negatywnego. Tak? Bo tutaj no, wiele badań wskazuje na to, że praca daje takie poczucie przynależności do większej grupy, czy poczucie tutaj celu w życiu, tak? Nadaje jakieś znaczenie, tak? Tutaj niektórzy wiążą ten, że już Państwo słyszeli, tak, w Ameryce kryzys narkotykowy, opioidowy, tak? Tutaj właśnie ze zmniejszoną aktywnością zawodową, tak? Że chyba 44% osób, które wyszły z rynku pracy, zażywają opioidy, tak? Tu oczywiście jest pytanie o związek przyczynowo-skutkowy. No ale można domniemywać, że coś jest na rzeczy, tak? Jaki eksperyment w zasadzie będzie prowadzony wśród myszy? Eksperyment Kalfona, czy też właśnie Mice Utopia, które jakby zwało. I właśnie dostarczono im w zasadzie wszystko, co potrzebowali do życia, nawet więcej niż potrzebowali do życia. I ostatecznie skończyło się to zaprzestaniem reprodukcji jakiejkolwiek działalności. Po prostu te mysze sobie siedziały na łęku i tak gniły sobie, no i ostatecznie wymarły. To chyba też istotne jest, to jest chyba dobry pretekst, cały temat, żeby odejść od takiego dychotomicznego myślenia, gdzie z jednej strony tą pracę się postrzega jako jakiś znój, od którego należy się uwolnić, a z drugiej strony trzeba pewnie uważać, akurat nie pamiętam jak to jest w katolickiej nauce społecznej określone, ale uniknąć popadnięcia w jakieś kategorie marksistowskie, także praca jest wartością samą w sobie. Jest trzecia i chyba najzdrowsza poezja, bym powiedział, jedyne zdrowe tego rozumienie, że to jest droga do produktywności. To produktywność jest wartością tą socjalizacyjną, która sprawia, że jesteśmy pożyteczni dla swoich bliźnich, że się spełniamy w swoich talentach własnych, unikatowych i tak dalej. Tak? Czyli pretekst, myślę, to jest dobry, czy może przynajmniej być, żeby zerwać, znaczy zaszczepić społeczeństwo na myślenie w takich kategoriach dychotomicznych. Ani to żaden znój, którego trzeba się pozbyć, ale też broń Boże nie żadna wartość sama w sobie, żeby jakieś czynownictwo społeczne nie podać. No tak, to jest słuszna uwaga. Ale myślę, że to jest kwestia również tego, w jaki sposób zdefiniujemy pracę. Czy to musi być rzeczywiście coś
w ściśle określonych ramach prawnych, na etacie czy w ramach umowy, za pieniądze i tak dalej, ponieważ jestem w stanie wyobrazić sobie wiele sytuacji, w ramach których ktoś może nawet autentycznie ciężko pracować dla pewnej przyjemności tworzenia, dlatego że chce coś zrobić, żeby na tym zależy, na danej sprawie, na danym zjawisku, na danym przedsięwzięciu, albo nie pobierając żadnych wynagrodzeń, albo licząc na nie ewentualnie w przyszłości, a nie w momencie, kiedy je wykonuje. W związku z tym, no właśnie to jest kwestia, czy mówimy o pracy jako rzeczywiście tworzeniu czegoś nowego, o pewnej woli twórczej, która się realizuje w działaniu, czy mówimy o pracy jako no, rzeczy, że tak powiem, ograniczonej czy wyznaczonej poprzez ustawy, poprzez umowy, przez zatem cały system prawny, że to jest praca, a tu z pracy wychodzimy i zajmujemy się hobby, które to hobby równie dobrze też może być czasochłonne, w jakimś sensie męczące, ale z jakiegoś powodu ważne i przyjemne, prawda? I godne intensywnego zaangażowania. No tak, to też jest właśnie ciekawa kwestia, jak postrzegamy pracę, tak? Tutaj psychologowie społeczni, chyba Jonathan Haidt też pisał, że właśnie ludzie mają taką wewnętrzną potrzebę robienia rzeczy, tak? Czyli jest taka potrzeba bycia właśnie użytecznym dla społeczeństwa, czy produktywnym, tak? No tutaj, no właśnie ekonomiści często mówią tak, że praca jest tylko środkiem do celu, którym jest konsumpcja, no to jakbyśmy ograniczyli pracę, to wydaje się, to by mogło być coś pożytecznego, tak? Ale pewnie wydaje mi się, że tutaj ograniczenie podaży pracy, jeżeli to wynika ze wzrostu produktywności, to byłoby coś korzystnego. Natomiast jeżeli byłoby to ograniczenie pracy, ponieważ płacimy ludziom za to, subsydiujemy niepracowanie w pewien sposób, opodatkowując innych, no to jest to zupełnie inna kwestia. Wydaje mi się, że tę kwestię dobrze pokazuje sfera kultury, kiedy na przykład ktoś jest ileś lat aktywny jako, nazwijmy to, amator, a w pewnym momencie zaczyna na swojej działalności artystycznej zarabiać pieniądze, prawda? I w tym momencie pojawia się pytanie, czy na przykład jeżeli ktoś przez na to 5 lat grał dla przyjemności w tak zwanym garażu, dla kolegów, dla fanów, na rozpowszechnią taśmę demo i tak dalej, to czy w tym momencie to była praca, czy też praca się zaczęła w momencie podpisania kontraktu z wytwórnią płytową i tak dalej. No i wydaje mi się, że te przejścia są bardzo płynne, a w pewnym momencie to wręcz nie do końca wychwytywalne. Tak. No na pewno nie powinniśmy tak normalną prawdę patrzeć na pracę, tak? Też można szerzej spojrzeć na tę kwestię coraz większej ilości osób żyjących na chodzie pistołowym i z czasem zaczęliby mieć coraz mniejszą wagę w społeczeństwie, bo powiedzmy sobie tak na dłuższą metę. Okej, tak krótko, jest takim społeczeństwem demokratycznym, więc oni mają prawo głosu, ale jeśli byłoby ich coraz więcej, nie mieliby jakiegoś takiego hard power, tylko że mogliby nie pracować, pójść na strajk. Jeśli byłoby ich coraz więcej, to po prostu byliby szantaż ekonomiczny i byłaby coraz większa grupa ludzi, którzy po prostu nie są do niczego potrzebni w społeczeństwie. Jasne. To też jest ciekawa kwestia, która u mnie się wiąże trochę z problemem imigracji, tak? Bo to pokazuje też, że społeczeństwa są chętniej nastawione ku imigrantom, jeżeli imigranci są włączeni w rynek pracy, tak? I są tak jak na przykład w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie wszyscy imigranci niemalże pracują, tak? To tam takich problemów społecznych jak w Europie, czy konfliktów na tym tle nie ma, tak? I to też pokazuje, tak? No bo w pewnym sensie można powiedzieć, że jest taki bezwarunkowy dochód podstawowy dla imigrantów w Europie, w niektórych krajach. Znaczy ja uważam, że jest to wielka tragedia, że ci ludzie tutaj przybywają i później rządy nie pozwalają im włączyć się w rynek pracy, a zamiast tego dają im różne świadczenia. I to jest sytuacja trochę zbliżona chyba do tego dochodu bezwarunkowego, że właśnie dajemy ludziom pieniądze, a oni nie włączają się w rynek pracy. No i efekty są, wydaje mi się, że ta integracja imigrantów ze społeczeństwem jest znacznie gorsza właśnie w takiej Szwecji niż na przykład w Turcji, gdzie imigranci muszą pracować. Tak, to socjalizacja funkcja pracy. Tak, więc to jest tak do przemyślenia i to jest taki jeden punkt, jeśli chodzi o ten efekt społeczny. Też tutaj i
Kolejny, no to mógłby być taki, taki trochę zanik odpowiedzialności, tak? Skoro to można mieć dochód, nie będąc odpowiedzialnym za swoje życie, czy nie pracując, no to trochę to może negatywnie wpłynąć na taką odpowiedzialność. Czy też negatywnie być może wpłynąć na rozpad rodzin, tak? Czy na takie lokalne społeczności. Bo jeżeli, nie wiem, jeżeli rodzic czy dziadek dostaje taki bezwarunkowy dochód podstawowy, no to już nie jestem. Część osób może pomyśleć, że są zwolnieni z pomocy, tak? No bo dostaje od państwa taki dochód podstawowy, więc. Są to klasy, tych, którzy chcą pracować, tych, którzy nie chcą pracować, żeby to chodzi o jakieś. Nie spotykane jeszcze, jeżeli po prostu podziale. Tak. Tutaj ja ostatnio trafiłem na taki artykuł na Obserwatorze Finansowym dotyczący Japonii, gdzie tam chyba 20% więźniów to już są emeryci, tak? Że tam te środki pochodzące z emerytury są na tyle niskie, że emeryci japońscy popełniają drobne kradzieże i przestępstwa, aby trafić do więzienia, tak? Bo też rodziny jakby nie są, czy nie mają żadnych bliskich, tak? Więc tutaj też tak mogła być jakaś to mógłby być pewien negatywny aspekt, tak? Zresztą, no, gdybyśmy tak zwiększyli opodatkowanie i wydatki państwa, no to mamy wzrost państwa, tak? Więc tak naprawdę nie zwiększyłaby nam się niezależność socjoekonomiczna jednostek, tylko nam się by przesunęła być może ta zależność, tak? O ile byłaby mniejsza zależność od szefa, to byłaby większa zależność od państwa. Tak, więc to też myślę mogłaby być negatywna, pewien taki negatywny społeczny aspekt. Tak, więc tutaj no i też nie zapominajmy już ostatnia kwestia i za chwilę będą pytania, mimo że tu już kilka pytań padło. Także właśnie to jest dosyć taka radykalna, niebezpieczna, może nawet niebezpieczna idea, tak? Bo już obecne te tradycyjne systemy pomocy społecznej, one generują poważne problemy i niektórzy mówią, że wzrost przestępczości w latach 60., 70. w Stanach Zjednoczonych, on wynika z tej walki z ubóstwem prezydenta Johnsona. Tak? To już generuje problemy, mimo że tam jest takie założenie, że okej, pomagamy ludziom, ale tylko trwale lub czasowo niezdolnym do pracy. Tak? Natomiast to mamy zupełnie. Idziemy o krok dalej, tak? Że tutaj każdy ma takie prawo, pozytywne prawo do dochodu, nieważne jaki wkład wnosi do społeczeństwa, tak? Czy nieważne, czy pracuje, czy nie. Więc to, a warto pamiętać, no, że takie prawo jednych, no, to jest jakieś zobowiązanie innych, tak? No bo ten program trzeba jakoś finansować, no i ktoś ostatecznie musiałby za to płacić. Tu wydaje mi się, że to jest trochę tak jak właśnie w Venus Inferior, gdzie na początku wydaje się, że mamy utopię, później bohater odkrywa, że to jest jednak, to może być antyutopia, tak? I że tutaj ten bezwarunkowy dochód podstawowy brzmi utopijnie, bo za jednym zamachem likwidujemy wszystkie problemy kapitalizmu, tak? Ubóstwo, nierówność, brak bezpieczeństwa ekonomicznego, niepewność, tak? Więc wydaje się, że jest to program utopijny, tylko że nas na niego nie stać, tak? Ale wydaje mi się, że jak tak się wnikliwie przyjrzymy, to ta koncepcja może nam się jawić jako wręcz antyutopijna. To tutaj bym zakończył i z chęcią odpowiem na wszystkie pytania.